Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Kolejna paczka z Japonii po poprzedniej. Spodobało wam się, mam bardzo pozytywny odzew, więc moi drodzy, jedziemy. Ta paczka przyszła z poprzednią równocześnie, czyli 11 listopada 2020 roku. Doczekała się wreszcie długiego weekendu majowego, gdzie można troszkę spędzić czasu nad cieszeniem się zdobyczami, zrobić sobie takie małe święta i zajrzeć, co to tym razem się udało zdobyć, bo strasznie mnie to cieszy i ciekawi, bo szczerze mówiąc, tak jak mówię, paczki mają rok, nie do końca pamiętam, chciałbym robić w cyklu miesięcznym taki jeden filmik podsumowujący z rozpakowaniami, ale jest to niemożliwe, bo miesięcznie przychodzi mi kilkanaście paczek czasami, nie tylko z retro. Jak wiecie, prowadzę firmę, w związku z czym te paczki się mieszają i staram się je selekcjonować tylko po to, żeby móc wam pokazać, co udało się zdobyć. Więc moi drodzy, lecimy. Nie przedłużając, lecimy. Odłożymy sobie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać przez ten mikrofon, powinno być ok. Jak zwykle pan Tomasz, moi drodzy, Japonia, już ponad rok ze sobą działamy i bardzo dobrze mi się z panem Tomaszem handluje. I teraz tak, tu jest coś w gratisie. Azji pewnie pomoże mi z Patrycją rozszyfrować, co to jest. I lecimy. Co my tu mamy? Metro Natalie Wood, West Side Story. A West Side Story to jeszcze... Popatrzcie. Popatrzcie, jakie wydanie na DVD. Japońskie. No i co? Co? A co tam? Tego nie było w planach. Moi drodzy, ale coś tu jest. Więc lecimy. Lecimy z rozpakowaniem. Muszę sobie nożyka. Sorry, ale mam kabel od mikrofonu i tak jestem uwikłany w to okablowanie, że lecimy, moi drodzy. Będą fajne gry. Od razu mówię, bo sobie przypominam pomału. Moi drodzy, Gran Turismo 3 A-Spec, a Real Driving Simulator z serii Mega Hits. Tu, moi drodzy, mamy Drive Your Car for All for all of you car lovers. Real Driving Simulator A-Specs. Tu, moi drodzy, jest Memory Card jeszcze, co ciekawe, mamy do jedynki PlayStation, no ciekawe. Tutaj mamy, moi drodzy, grę, mamy instrukcję i mamy tą książeczkę. To było jakieś chyba takie wydanie, wydaje mi się, bonusowe, o cokolwiek, tu powinno być DVD chyba. Nie wiem, nie do końca wiem, na pewno mi powiecie za to. Dobra, to rzucę tu. Moi drodzy, troszkę tutaj sobie też wrzucę do drugiego pudełka, jeżeli pozwolicie. O! I teraz przechodzimy dalej do tego, co tygryski lubią najbardziej. Tu będzie kolejnych kilka tytułów, które będę chciał wam pokazać, bo są fajne. Są fajne. Dobrze. I moi drodzy, lecimy. Od razu mówię, że to będzie mix platform, totalny mix platform, moi drodzy, więc lecimy. Ci, którzy wiedzą, którzy są kumaci, którzy wiedzą, to wiedzą, moi drodzy, Biohazard, część 6 na PlayStation 3, czyli co to jest za gra Biohazard, co to jest za gra Biohazard? Piszcie w komentarzach, na końcu odcinka, jak nie zapomnę, to wam powiem, większość zapewne wie, że Biohazard to tytuł pewnej bardzo znanej serii w Europie, pewnej serii gier bardzo znanej w Europie. Japonia ma swoje nazewnictwo Biohazard, część 6 na PlayStation 3. Moi drodzy, Ghost Recon Pure Soldier, kolejne wydanie japońskie. Zajrzyjmy do środka, nie ma instrukcji. Właśnie zajrzyjmy jeszcze do tego Biohazardu. Już bym się wygadał, bo już miałem... Biohazard jest, moi drodzy, kompletny.
Już się miałem wygadać, co to za seria, ale nie. Moi drodzy, kolejny Black Ops, tu również japoński. Proszę bardzo, jest instrukcja Square Enix. Tu, moi drodzy, coś, czego nie zamawiałem, dostałem w gratisie. Simple 2000. Cokolwiek to jest. Volume 13. Wyostrzmy, o jest. Volume 13. Azji Patrycja, need a little help. Jeżeli jesteście w stanie mi pomóc, co to jest Simple 2000, volume 13. Nie wiem. Pomóżcie. Proszę, jakieś motocykle. Więc liczę na Waszą pomoc. Moi drodzy, Energy Air Force. Proszę bardzo, symulatorek. Wygląda bardzo zacnie. Dlatego go wziąłem, że wygląda bardzo ładnie. Żeby było jasność, mam konsolę NTSC od PlayStation 2, więc będzie na czym odtworzyć. O, jest jeszcze Energy Air Force. Tutaj to jakaś instrukcja, jakaś skrótowa, właściwa instrukcja, gruba. Więc jest komplecik pełny. Moi drodzy, Ace Combat 04 Shattered Cities, tak? Fajne. Zawsze te ślaczki mi się podobają. One mi totalnie nic nie będą mówiły, jak będą tak stały te gry. Ale Ace Combat, no tą serię większość ludzi zna. Podobno w najnowszej jest świetna, czy w najnowszej jest na pewno najświetna ścieżka dźwiękowa. Liczę na to, że w tej też, bo generalnie Ace Combaty charakteryzowały się tym, że bardzo dobre ścieżki dźwiękowe były w tych grach. Lecimy dalej. O, a to Wam pokażę. Troszkę sprzętu dla odmiany. Dla odmiany trochę sprzętu, bo gry to gry, jeszcze gry będą. Więc dla odmiany trochę sprzętu. Udało się, moi drodzy, wyrwać jeszcze coś takiego. Moi drodzy, ASCII Fighter Stick dla PlayStation. Przełączniczki. Slow Start Select. Moi drodzy, proszę bardzo. Od dołu troszkę do wyczyszczenia. Fighter Stick dla PlayStation. Czyli taki arkadowy padzik. Bardzo fajny. Wydany przez ASCII. To jest znana firma w świadku gierkowym. Dobrze, przerzucimy go tu. Zobaczymy dalej. A to nie będziemy się rozdrabniać. To polecimy z czymś kolejnym. Z kolejnym czymś większym, nie? Żeby tam. Muszę nożyk tylko wydobyć ostrze. I moi drodzy. Proszę. Capcom Power Stick Fighter, czyli CPSF. Tak to wygląda. Moi drodzy, mamy gniazdo. Mamy drugie gniazdo. Nie wiem, czy jest kabelek gdzieś. Będę musiał się przyjrzeć temu tematowi. Więc mamy Capcom Power Stick Fighter. Super Famicom, moi drodzy. Mamy baterię. O, to może jakieś bezprzewodowe? Ciekawe. Ciekawy, ciekawy temat. Kolejny temat do rozgryzienia. Do rozgryzienia. Czy jest do tego kabelek, czy będzie, czy mam gdzieś? Możliwe, że mam. Prawdopodobne. Dobrze. Lecimy dalej. To sobie już zrzucę. Proszę bardzo. Moi drodzy, ostatni pakuneczek. Ostatni pakuneczek. Lecimy z tym. Tu będą rzeczy, które nie wszystkich mogą interesować, bo tu będzie troszkę gratisów, tak zwanych zapychaczy. Lecimy od końca, moi drodzy. Zero for Champ, Dozy J. Proszę bardzo.
Tak to wygląda, jakaś taka mangowa ścigałka. Tu, moi drodzy, mamy Formułę 97. To jest akurat chyba jedna z gorszych gierek, czy z lepszych? Wiem, że jedna była bardzo nieudana. A ta jest, tu jest Formuła 97. I ostatnie co jest? Zaraz, zaraz, zaraz się przekonamy. Co tu mamy ostatnie? Żeby nie uszkodzić. O. Moi drodzy, nie wiem, Azji, Patrycja, help. Od Takary, jakiś taki tytuł, jakieś takie, no, wydaje się to śmieszne, jakieś takie, nie wiem, gra w piłeczkę, czyli co, to by już było, to już było Rocket League przed Rocket League, tak, coś ten deseń, więc Rocket League przed Rocket League i tą formułkę, zajrzymy sobie do tej formułki. Teraz nie otworzę, otworzę, dobra. Jest komplecik, jest nawet grzbiecik, który jest wkładany. Formuła 97, instrukcja biała, instrukcja czarna. I do tego oczywiście płytka od Psygnosis. Podoba mi się to, moi drodzy. Podoba mi się. Świetny zestaw. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Jeszcze to może jakoś usystematyzujemy. Pyk, 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 pyk. To może damy razem. Tu damy pyk, 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 pyk. To sobie wyrzucimy. Pyk, pyk. I moi drodzy, i game bojówka. I tak to wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać. Przestawimy się. O tak. I powinno być widać wszystko, moi drodzy. Czyli mamy West Side Story. Tak naprawdę coś, czego nie potrzebowałem i nie chciałem, ale dostałem. Biohazard 6. Co to za seria gier? Piszcie w komentarzach, zapewne wiecie. Ghost Recon Call of Duty. Moi drodzy, plus do tego Volume 13 jakiegoś, jakieś ścigałki chyba. Energy Air Force Ace Combat 4. Gran Turismo 3. Dozy J Formuła 97. To nie wiem, co to jest. Nie potrafię odczytać tytułu. Moi drodzy, jakaś gra na Game Boya. I dwa fajne pady. Fighter Stick, którego bardzo chciałem i go mam. I Capcom Power Stick Fighter. Moi drodzy, tyle ode mnie. Mówił Kusok My Retro Hobby. Mam nadzieję, że Wam się podobają zdobycze z Japonii. Mi się bardzo podobają. Przede wszystkim podobają mi się ceny, bo są niższe niż europejskie. Przynajmniej były rok temu, nie wiem jak teraz. Więc żegnam się z Wami. Mówił Kusok My Retro Hobby. Super, trzymajcie się, pa pa, cześć.